Witam serdecznie, moi drodzy, na kolejnym spotkaniu z delikatnym opóźnieniem, jak zwykle tematy techniczne już prawie już sądziłem, że nie uda się zrobić, a to jednak się udało. Kochani, dzisiaj takie tematy dosyć ważne. Każdy dzień przynosi jakieś określone sugestie, określone tematy, które się pojawiają podczas głębokich doświadczeń. Więc będzie się nam objawiać dzisiaj dużo głębokiego doświadczenia. Doświadczenia związanego szczególnie z okresem i czasem, który sprzyja ofiarnictwu i sprzyja określonym zadaniom do wykonania. Tymi zadaniami takimi najbardziej nas intrygującymi i potrzebnymi dla naszego wewnętrznego doświadczenia, wewnętrznego zbawienia, to są drogi ofiarnictwa. Co w tym takiego bardzo inspirującego zawsze się pojawia. Pojawia się szczególna wartość, jaką są najbardziej tajemnicze i najbardziej też od początku istnienia największych cywilizacji jest nabywanie i wyciąganie wniosków, czyli nabywanie wiedzy i wyciąganie wniosków z tego, co daje nam wiedza starożytnych. I tak mówiąc metaforycznie, kiedy nie było dnia, ani nie było nocy, takim czasem powstawania okresu, powstawania świata, który jest światem realnym, światem materialnym, ale uwolnionym też z powodu niezwykłej łaski, łaski związanej z opieką, opieką nad pierwotnym człowiekiem, czyli nie tym, którego mamy na myśli historii przekazów naukowych, ale tego, który nazywany jest Puruszą, który związany jest z tą częścią naszego jestestwa, która jest zawiązana w głębi tożsamości człowieka, zalążkiem ofiarnictwa. I zgodnie wszystkie pisma objawione tego świata przyjmują tezę, że człowiek został stworzony, a nie zrodzony. Uwolniony z procesów gotowego niejako. Gotowej istoty, ale że powstawała urzeczywistniona istota. I jak widzą to piękne hymny tego świata, mówiące o stworzeniu tego świata, nie było też przestrzeni, nie było i góry, nie było i nieba. Co miało się ku życiu, gdzie? W czyjej opiece? Czy wody były otchłanie głębokie? Śmierć nie istniała wówczas, ani nieśmiertelność. Pomiędzy dniem i nocą nie było rozłamu. Przez własną moc to jedno bez tchu oddychało. I nic innego nigdzie poza nim nie było.
Była ciemność, ciemność od początku odkryte. Wszystko było jednym, bez cech oceanem. Zarodek bytu w pustkowiu zawarty stał się tym jednym mocą swego żaru. Lecz oto żądza powstała z początku, stając się myśli najpierwszym wysiewem. Związek bytu z niebytem wysiłkiem rozumu znaleźli wieszczowie, swym sercu szukając. Jest to jeden z bardziej tajemniczych hymnów w Rigwedzie, z jednej ksiąg wedyjskich, która mówi o istocie poznawania. I to jest właśnie ta szczególna i głęboko kontemplacyjna treść zawarta w starożytnych księgach. Dzięki jej kontemplacji, głębokiej medytacji rozpoznajesz właśnie siłę mocy dnia. A nie była to ciemność. Objawienie praw, które zmieniały prawa głębi, prawa ksiąg, hymnów, przejawione są i wyróżniają błagalne hymny, które recytowane, pojmowane w głębokiej obszarze zrozumienia, wskazywały człowiekowi odzewania dziejów, wskazywały drogę, wskazywały sposób pojmowania i doświadczenia. Doświadczenia głębokiego w warstwie duchowej. Oczywiście zawsze każda urzeczywistniona forma ofiarnictwa jest nie tylko sferą głębokiej mistyki, ale też jest sferą głębokiego doświadczenia takiego, który ma zawsze szczęśliwe zakończenie. To szczęśliwe zakończenie jest tym, który daje zawsze nadzieję. Równocześnie dzięki warstwie literackiej, warstwie retoryki, poetyki, każda ofiara uwalnia głęboki proces poprzez wyśpiewanie hymnów, głęboki proces duchowego wzrostu. Dlatego też pełnienie ofiar ogniowych, szczególnie misji ceremonii ognia, od zarania dziejów ma swój wyjątkowy wzór. Wzór, dzięki któremu zostaje objawiona i urzeczywistniona prawda. W tej charakterystyce głębi doświadczenia duchowego powstaje głęboka więź, głębokie zrozumienie tego rytuału. Nie osiągnie pełni szczęścia w tym życiu materialnym, jak też w życiu duchowym. Nie zazna, czym jest oświecenie, zbawienie. Istota, która utraci wiedzę, utraci wszystkie postacie energii witalnej, prany i całego istnienia. Bo dzięki ożywieniu ceremonii, gdzie Bóg jest jak ogień, który rozprzestrzenia i odprawia
świętą ceremonię i jest w posiadaniu największej władzy, bogactwa, ziemi i stanowi jedność z człowiekiem. Wielkość ceremonii jest opiewana szeroko we wszystkich księgach, we wszystkich świętych tekstach. Gdzie w antycznych czasach, kiedy mędrcy jak i królowie tamtych czasów, wielcy władcy, osiągali niezrównaną moc i władzę dzięki rytuałom świętego ognia. Starożytne przekazy mówiły, że ogromną władzę przez święte ognie osiągali najwięksi władcy tamtych czasów. Osiągali władzę i doczekali się wspaniałych potomków dzięki właśnie świętym ogniom. Po dziś dzień odprawia się święte ognie w takim samym oddaniem, z taką samą wiarą w jej moc. W dzisiejszych czasach święte ognie przynoszą jednakowo niezaprzeczalne rezultaty, jak tysiące lat wstecz. Stąd też ta wartość ceremonii jest nadrzędna. 4 księgi Wed starożytne zawierają 213 rozdziałów, z czego 100 tysięcy mantr. Wszystkie mantry podzielone są na 3 kandasz, czyli mantry wykorzystywane podczas świętych rytuałów ognia. Ponieważ mantry wykorzystywane są do adoracji bądź oddawania głębokiej wiary, głębokiej czci, przyczyniające się do wzrostu świadomości i służące poszerzaniu wiedzy. Pośród tych 100 tysięcy mantr, 80 tysięcy mantr ma swoje przeznaczenie do ceremonialnych ogni. Natomiast 16 tysięcy mantr wykorzystuje się podczas określonych rytuałów Pasjana Kanda i 4 tysiące mantr podczas Dhyana Kanda. Patrząc na te liczby, widzimy jasno ogromną wagę przywiązywania do przeznaczenia. Przeznaczenie, jakim są dzieła czynione przez święte ognie. Jest też 20% pozostałych, które wykorzystuje się dla innych celów. Dzisiaj postanowiłem przytoczyć taką właśnie bardziej jakby szczegółową, przybliżoną do potrzeb wielu osób, wiedzę związaną właśnie z ceremonią ogni. Tak, gdyby
jakby dotychczasowa treść zawarta i znaczenie nauk wedyjskich. Gdyby straciły swoją moc przez utratę, stratę, niepraktykowanie, nie odtwarzania nauk, to ognie, wtedy ceremonia ognia, poprzez wielkość tego rytuału odzyskuje i odrabia niejako szacunek, który jest jej należny. Od zarania dziejów ceremonia rytualnego ognia z ceremonią przeprowadza się, aby zapewnić dobrobyt, zapewnić dostatek całemu stworzeniu. Gdzie wielcy mędrcy twierdzili, że wszystkie religie tego świata mają wspólny mianownik w świętym ogniu. I niewątpliwie tak jest. Istnieje bardzo silne przekonanie, że owe rytuały mają ogromną moc i mogą zapewnić realizację wszelkich pragnień. Gdzie w każdym tekście, w każdym wersecie jest gwarancja spełnienia poprzez ceremonię ogni oraz zapewnienie powodzenia w sprawach materialnych. Ale przede wszystkim zapewnienie osiągnięcia wiedzy wyższej oraz rozwój na drodze duchowej. I tak zgodnie z księgami, których instrukcji przestrzega, czyniąc dla was, moi drodzy, ceremonię ognia, zawsze zapewniam o pewnej wyjątkowości tychże ceremonii. W głównej mierze kładąc nacisk na rozwój duchowy. Samskary, czyli przeszkody, które się pojawiają w życiu człowieka, inaczej nazywane ceremoniałami sakramentalnymi, jest takim uwolnieniem, samskara jest uwolnieniem z koła narodzin i śmierci, gdzie w wyższej drodze duchowej, o której mówi Rigweda 8.86.3, jest jasno powiedziane, że ten, kto nie odbywa rytuałów, ceremonii oraz nie wykorzystuje w nich szeroko rozumianej podczas określonych rytualnych działań potencji swojego życia, głębi swoich pragnień, ten traci odwieczną możliwość realizowania swojego duchowego jestestwa. Prowadzi to do definicji i definicji upadku, deformacji doświadczenia duchowego. Deformacja może doprowadzić do bardzo wielu wypaczeń, do bardzo wielu błędnych wręcz
doświadczeń. Błędne dlatego, że prowadzą do pewnej sfery której człowiek zaczyna stwarzać samego siebie. Pewność jego złudnego często doświadczenia prowadzi do duchowych strat. Duchowe straty mają ogromny wpływ na ciało materialne, prowadząc je daleko w dół. W dół takiej bardzo daleko idącej straty, jaką jest cierpienie, choroba i głęboki stan duchowego, wręcz często nazywane to pasją, czyli takiego duchowego zalążka demonicznego. I to jest bardzo ważna sfera, która dotyczy tak naprawdę konieczności nawet obrzędów, szczególnie obrzędów takich, które są ściśle opisane, ściśle związane z określonymi łącznikami między światem ziemskim a transcendentalnym. Istnieje absolutnie łączność między miejscami świętymi a światem pozaziemskim. I wszystkie te miejsca odgrywają szczególną rolę w życiu każdej jednostki oraz mają bardzo duży wpływ na skuteczność obrzędów. Bardzo ważnym też atrybutem ceremonii ognia oraz rytuałów dotyczących spraw związanych z bezpieczeństwem i zachowaniem ludzkiego życia oraz zapobieganiem złym siłom pochodzenia demonicznego. I tutaj ceremonia pierwszym takim rodzaju dotyczy obrzędów wykonywanych w obrębie domu i które składają się na ceremonię jednego ognia ofiarnego, uwalniająca dom domowników od wszelkich sił pochodzenia demonicznego. Oraz jest wiele innych obrzędów, rodzajów ceremonii ognia, w których często jest kilka dosłownie rytuałów podczas kilka ogni, które są wykonywane, rytuały w celu głębszego doświadczenia, głębszej wiedzy. Mówię tutaj o głębszym doświadczeniu łączności ze zjawiskami ponadzmysłowymi.
Są również takie określone ceremonie, które mogą trwać nawet kilka dni, a czasem nawet kilka lat. Bądź też wieczny ogień, wieczna ceremonia, która są takie miejsca wiecznego ognia, wiecznej ceremonii na tej ziemi, której nikt nie jest w stanie nawet odkreślić, jak ile tysięcy lat ten wieczny ogień płonie. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że ceremonie te nie mają, tak czysto mówiąc, charakteru błagalnego, ani też dziękczynnego. Natomiast zależą w szczególności od woli Boga oraz od ścisłości i dokładnego wykonywania ofiary ogniowej. Sam ceremoniał wywodzi się od bardzo starych rytuałów, które swoje pochodzenie wywodzą od samego Stwórcy. Tak mawiają Wedy. Kiedy ludzie przez 1000 lat, tak sięgając po pewną opowieść, zasiadając wokół tronu, który stworzyli dla Stwórcy, przez 1000 lat wyśpiewali hymny pochwalne. Kiedy jedno pokolenie odchodziło, drugie przychodziło, trzecie i czwarte i tak dalej. Bezustannie śpiewali przez 1000 lat określone hymny. Wtedy swej, jak mówią Wedy, swej łaskawości, miłości za tę wytrwałość, sam Stwórca stąpił jako płomień, jako ogień gorejący. I odtąd nakazał: w ten sposób będziecie czcić mą istotę. I z tego rodzaju opowieściami spotkacie się, moi drodzy Państwo, w każdym z Piśmie Objawionych, jako słup gorejący ognia, prowadzący Izraelitów i wiele, wiele innych opowieści. Więc każda tradycja, każda kultura mówi o tej samej formie. Więc tutaj nie może być żadnej pomyłki, ani wyróżnienia, ani też jakiejś szczególnej wartości dodanej dla któregoś z narodów tego świata, bądź też ludzi, może nie narodów, tylko ludzi tego świata. Jak mówią księgi narodowości i wszelkiego rodzaju, również państwowości powstawały z powodów bardzo jasnych, ze wzrastającego egotyzmu człowieka. Im bardziej człowiek popada w egotyzm, im bardziej staje się zaborczy, władczy, to tym bardziej stara się określić swoją tożsamość wobec innych. Tam, gdzie duch jest tym, który inspiruje, tym, który odnawia ciągłe przymierze z człowiekiem, aby stawał się świadomy swojej jedności z Nim. Tam ważna jest istota, istota, która posiada największy dar, dar miłości. Miłości transcendentalnej, nieuwarunkowanej. Miłości do wszystkich istot żyjących, do wszystkich istot czujących, bo taki jest nakaz i pierwsze wskazanie
miłowania, miłości. Każdy obrzęd, każdy ceremoniał służy, jest służebny wobec tej największej wartości, jaką jest miłość. Uczyniony z miłości, ponieważ jest ofiarowany temu, który dał nam wszelkie obrzędy i wszelkie rytuały, a kierowany mocą istot urzeczywistnionych, pragnących tej nadzwyczajnej możliwości czynienia posługi, bycia ofiarnikiem. Ofiarnik to ten, który dzięki składanym ofiarom, a największą ofiarą jest on sam, składający swoje wewnętrzne, najbardziej w pełni zrealizowane działania, podporządkowując się dyscyplinie wewnętrznej, ofiarowuje w swoim głębokim duchu, podtrzymując tradycję tysięcy lat, składając w ofierze dar miłości. I to jest cel nadrzędny, celem, którym ludzkość, kiedy dojdzie do tego punktu, że ofiarowywanie każdego bez wyjątku jest celem nadrzędnym, celem najważniejszym. Celem życia. I z tego też powodu Księga jasno określa, że największym ofiarowywaniem jest Twoje tchnienie. Ofiaruj pranę, a Panie, a Panę ofiaruj pranie, czyli ofiaruj swój wdech wydechowi, a wydech ofiaruj wdechowi. Najwyższa jest to ofiara dla mnie, powiada Stwórca. Zatem sięga bardzo, bardzo daleko, wnikliwie, a jednocześnie w bardzo charakterystyczny obszar naszego życia. Jak wiemy, bez tchnienia, bez oddechu nie ma życia. Każde życie potrzebuje tych właśnie dwóch aspektów. Gdzie istota ludzka potrzebuje tlenu, potrzebuje powietrza, potrzebuje jednego ze składników, potrzebuje tlenu do tego, żeby zachować zdrowie i zachować równowagę wewnętrzną. Również potrzebuje tego dwutlenku, który wydychamy, tych wszystkich składników powietrza, tlenu, wodoru, azotu i dwutlenku. Czyli te cztery składniki są nam bezwzględnie potrzebne do życia. Potrzebne są do tego, aby utrzymywać to życie. A jednocześnie tak dużo marnujemy tego życia. Tak dużo tego oddechu, tego powietrza nie tylko marnujemy poprzez zatruwanie tego powietrza, ale marnujemy przede wszystkim w nas samych. Gdy wreszcie ludzkość dostąpi świadomości, że może to zmienić, że to dzięki nam dzieje się właśnie poziom głębokiej równowagi, tej symetrii, tego równoważenia energii. Wyobraź sobie 8 miliardów ludzi na Ziemi, którzy wszyscy oddychają. Gdyby byli świadomi swojego oddechu, w pełni jesteśmy w stanie jako ludzkość zmienić tak naprawdę wszystko to, co dzięki nam również stało się
zatrucie wód, zatrucie powietrza, zatrucie ziemi, nawet zatrucie ognia. Te cztery żywioły, które są nam bardzo bliskie, które są wartością dodaną do naszego życia, są również tymi, dzięki którym możesz oczyścić i uwolnić tę ziemię. To ty możesz to zrobić. To nie jest w gestii tego, czego się obawiamy. Obawiamy się ziemi, wody, ognia i powietrza. Obawiamy się tych, ludzkość obawia się tych żywiołów. Obawia się ich tak bardzo, że chce zmienić za wszelką cenę. Z powodów, ja nazywam, iluzorycznego bezpieczeństwa. Rzeki zamienić w potoki, zamienić je w służebność wobec człowieka. W różnych postaciach. Zmienić te wszystkie cechy, jakie świat posiada poprzez siłę, moc oddziaływania żywiołów. A stało się to tak naprawdę od niedawna. Od kilkudziesiątków, może 200 lat, kiedy człowiek techniczny, jakbyśmy go określili, zaczął władać ziemią i to tak naprawdę bardzo. Bardziej nie w uporządkowaniu i nie w przyjaźni, lecz jak wróg. Opętany rządzą zemsty. Jakbyśmy chcieli, jakby ludzkość chciała za coś się zemścić na tej ziemi. To bywa przerażające, jeżeli człowiek sobie to uświadomi, człowiek zwłaszcza pełny daru zachowania ludzkiego życia. Człowiek świadomy, taki, który życie ceni ponad wszelki dobrobyt. Bo dobrobyt, jak widzimy, najczęściej wynika z powodów, można powiedzieć, czysto materialistycznych. Systemy materialistyczne tworzą niezwykłą epokę, epokę zniszczenia. Żyjemy w czasach zniszczenia. Dlatego też większość proroków tego świata ostrzegała przed tymi czasami i przywoływała i przywołuje nadal świat starożytny jako naukę dla refleksji, naukę dla przebudzenia wartości duchowych, tych wartości, które zapobiegają głębokiej ekspansji zniszczenia. Kiedy pojmiesz istotę ducha, istotę urzeczywistnioną przez świadomy oddech, przez świadomą transformację wewnętrzną, bo dzięki tej głębokiej transformacji wewnętrznej możesz uczynić zmiany. Możesz zdecydować teraz, czy chcesz być ofiarnikiem na tej ziemi, czy chcesz być ofiarą. Bycie ofiarnikiem to jest realizowanie i decydowanie o swoim bezpieczeństwie, o swoich związkach, o swojej potrzebie zachowania ludzkiego życia na tej ziemi. Bycie ofiarą jest czymś, co przywołuje bardzo silne potrzeby materialistyczne. Każdy z nas może stać się w każdej chwili ofiarą materialistyczną. Umysł jest bardziej naszym wrogiem niż naszym przyjacielem. Kiedy nawet w trudnych czasach, jak się o tym z tym spotykam, nawet gdy dzisiaj jesteśmy, ludzkość jest ostrzegana pandemią niewątpliwie,
Wielu ludzi zaprzecza i zaprzeczać będzie. Nie, nie, to nie jest prawda, to się nie dzieje, tak nie jest wcale. I mimo wszystko siła materialna jest tak przeogromna, potrzeba do zdobywania, jak pierwotny człowiek dosłownie zdobywał pożywienie, używając przemocy, używając tej najniższej istoty struktury podkanowej, której mówimy przenośni gadziej natury u podstawy czaszki, tam jest ten ośrodek. Czyli tam, gdzie jest tylko agresja i tam, gdzie jest zdobywanie. To ten ośrodek naszego mózgu jest odpowiedzialny właśnie za takie działania. I często tak z przerażeniem, nawet powiedziałbym przenośnie, oczywiście mówię z przerażeniem jako obserwator świadomej tradycji duchowego działania. Tak, bo o tym często wam mówię. Obserwuj, obserwuj, obserwuj. To nikt z nas nawet nie jest w stanie dzięki temu, że żyjesz w takich, a nie innych czasach, nie jest w stanie nawet przeciwstawić się tej właśnie bardzo prymitywnej postaci naszego mózgu, gdzie zdobyć pożywienie, zdobyć przedmiot, to ta struktura dominuje. Kiedy świadomy proces rozwiniętej istoty przywołuje przede wszystkim ducha i wprost mówi do ciebie: nie potrzebujesz tego, to mimo wszystko ta głęboka inspiracja naszego mózgu, tej prymitywnej natury, wyciska na nas dosłownie piętno. Zrób to, idź kup, jeśli masz. Zdobądź i zrealizuj tak naprawdę plan tej najniższej natury, gdzie narażając siebie, narażając swoje zdrowie, narażając swoje życie, cały czas ta natura będzie dążyć do samounicestwienia. Wspomnijcie, moi drodzy, troszkę w historię i zwróćcie uwagę, jak ludzkość żyła nawet w średniowieczu, w wiekach XVII, XVIII, nawet do XX. Niezwykle przełomowego, w którym cały czas natura, właśnie ta prymitywna, bardzo przeważała. Pomimo rozwoju technicznego, pomimo rozwoju intelektualnego człowieka, ta natura cały czas przeważała. Zatracono na część materialistyczną, zatracono ducha, zatracono wartości, które świat odrzucił. Mówiąc, że wszystkie ceremonie, rytuały wszelkiego rodzaju na świecie to były bardzo ważne, ale wtedy, kiedy ludzkość się rozwijała, 1000, 2000, 3000 lat temu, to było ważne. Ludzie wtedy byli w potrzebie, w strachu. A co powiedzieć o dzisiejszych czasach, gdzie żyjemy w jeszcze większym strachu? Strach nie oblicza na czas przeszły, na czas przyszły, teraźniejszy. Strach jest w głębokiej naturze prymitywnej u podstawy czaszki. Ten ośrodek bardzo szybko może rozwinąć powtórnie tę część mózgu, która jest odpowiedzialna za agresję, nienawiść i materialne zdobywanie, gdzie istota ludzka bardzo szybko może zrezygnować z tego procesu intelektualnego rozwoju, z dynamiki górnej części mózgu, jego rozwoju na rzecz podstawy czaszki tego ośrodka prymitywnego. I jak widzimy, sięga to bardzo, bardzo daleko i bardzo szybko. Ta nasza doskonałość również jest pewnego rodzaju naszą niedoskonałością, bo te ponadzmysłowe ośrodki bardzo szybko mogą być zdominowane
przez te właśnie najbardziej prymitywne. Zdominować do tego stopnia, że przy utracie stałego kontaktu ze swoim jaźniem, ze swoim duchem, przez stałą dyscyplinę, możesz utracić relatywnie kontakt ze swoim duchem. Dlatego ja każdego dnia będę się starał Ci się przypominać o tym, aby Twój duch był w gotowości do rozwoju tej wyższej jaźni, wyższego ośrodka Twojej ewolucji duchowej, aby Cię uwalniał od tych instynktów, których tak naprawdę nie pozbyliśmy się. Ludzkość nie pozbyła się. Te instynkty są głęboko usadzone u podstawy czaszki. Dlatego też wiele osób mówi mi o dolegliwościach. I tak obserwując długie, długie lata swojej praktyki zawodowej, pomocy Wam, moi drodzy, obserwuję, że dużo osób mówi o dolegliwościach pierwszych kręgów szyjnych. Atlas axis, te podtrzymujące czaszkę, gdzie grupy nerwów właśnie z tego ośrodka mocą impulsów neuronowych przenikają do podstawy kości krzyżowej i z powrotem, zależnie w którą stronę będzie szedł impuls. Teraz pytanie, czy ten impuls idzie od mózgu do rdzenia i do podstawy, czyli do kości krzyżowej, do sakrum, do ośrodka zarządzania i stamtąd pobierając energię przetrwania wysyłają do mózgu. Czy mózg steruje tamtą częścią neurohormonalną, czy tamta część steruje mózgiem? A to już jest domena naukowców. Starożytni mają na to odpowiedź. Kundalini Shakti, moc kundalini, która wędruje i ujawnia w człowieku te charakterystyczne doświadczenia. I zawsze długo, długo jeszcze nie będzie ludzkość miała odpowiedzi, bo każda nauka bardzo długo ewoluuje, choć starożytni już dawno nakreślili jej właściwy obraz postrzegania. Czy to mózg rządzi? Czy to rządzi mózgiem? To taki temat domowy dla Was. Przypominam o tym, że możecie się ze mną i nawet powinniście się ze mną kontaktować w sferze albo przez telefon, numer telefonu podany, albo przez stronę internetową, albo też przez inne określone źródła przekazu. Tutaj mam na myśli konsultacje ze mną, pomoc moją, pomoc poprzez konsultacje, poprzez techniki uzdrowienia, mocy uzdrowienia, uwolnienia z wszelkich problemów. Jak również oczywiście mocy uzdrowienia, uzdrawiania. Bądźcie zawsze ze mną w takiej właśnie godzinie, w takim live. Wybierzcie sobie z doby określone godziny, takie jak godzina 12 w nocy, 12 w południe, godzina 15 lub 9 rano. Z którychś kardynalnych, ja nazywam krzyżowych godzin na zegarku. Są to najbardziej korzystne energetyczne godziny, z których możecie skorzystać. Również wtedy włączycie się w krąg mocy oddechu żywiołów. I dzisiaj właśnie zaproponuję Wam moc żywiołów, moc oddychania właśnie w tej sferze. Założę dla Was błogosławieństwo mocy ochroną i ochrony mocą żywiołów, uwolnienie, głębszą treść tej praktyki codziennej,
opanowywania mocy żywiołów możecie skierować się na drogę online ze mną teraz. W najbliższej przyszłości zapytać o możliwości, jak się możesz dołączyć do grupy online i nauczyć się całej praktyki. Jak korzystać z mocy żywiołów? Jak mieć zawsze je blisko przy sobie? Jak uwolnić ducha żywiołów? Jak zrozumieć siłę i moc archaniołów, którzy przynoszą realne moce, które są zawarte w żywiołach? Archanioł Gabriel, archanioł Rafael, archanioł Michał i archanioł Uriel. Każdy z nich posiada moc, którą ci może dać. Dzisiaj zrobimy inaczej. Dzisiaj uwolnimy moc żywiołów. Zrób głęboki wdech nosem. Nie zatrzymuj powietrza po wdechu ani po wydechu. Proporcje 1 do 4. Krótki wdech i czterokrotnie dłuższy wydech. Uwolnij moc archanioła Gabriela, a ja przywołam dla ciebie jego ochronę i inwokację. Wdychaj nosem, wydychaj nosem. Mocą żywiołu ziemi, mocą archanioła Gabriela, zakładam na ciebie ochronę, uwolnienie z cierpienia i bólu. Oczyszczam cię, uzdrawiam cię. Oddychaj. Zrób to 9 razy. Teraz wdychaj nosem, wydychaj ustami. Mocą archanioła Rafaela oczyszczam cię, uzdrawiam cię, przywołuję jego moc uwolnienia wszelkiego cierpienia. Teraz zacznij wdychać ustami, wdychać nosem, a ja przywołam dla ciebie moc archanioła Michała. Moc oczyszczenia, uwolnienia, uzdrowienia. Mocą archanioła prawdy. I żywiołu ognia.
Teraz zacznij wdychać i wydychać ustami. A ja przywołam dla Ciebie moc Archanioła Uriela. Mocą powietrza oczyszczam Cię, uzdrawiam Cię. Usuwam z Twojego życia wszelkie przeszkody. Zakładam na Ciebie błogosławieństwo, moc i ochronę, mocą żywioł ziemi, wody, ognia i powietrza. Niech się tak stanie zgodnie z moją wolą. Zapraszam do kontaktowania się, jeżeli chcesz poznać głębię tej praktyki, rozpoznać jej wartości i je zastosować, zgłoś się do mnie. I wejdziesz wtedy w krąg duchowy wspomagający Ciebie i wszystkie inne istoty. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na następne spotkanie. Do zobaczenia. Dobrej nocy.